Ekipa biało-czerwoni czarna Sędziszowska wygrała siódmy turniej piłki siatkowej amatorów o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Turniej został rozegrany 28 stycznia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Celem turnieju piłki siatkowej amatorów o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego jest promowanie aktywnego trybu życia, a także integrowanie amatorskich drużyn siatkarskich z terenu gminy. Ten turniej skierowany był wyłącznie dla amatorów piłki siatkowej, którzy nie są zrzeszeni w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Także każdy tutaj pełnoletni mógł w tym turnieju uczestniczyć. W siódmej edycji turnieju wzięło udział 8 zespołów. Zespoły te grały w dwóch grupach, po 4 zespoły. W finale spotkały się zespoły Czarnej Sędziszowskiej oraz Grodu Będziemyś. Natomiast o miejsce trzecie walczył zespół KS Buczyna ze Szkodną Panem. W tym roku Puchar Burmistrza trafił do ekipy biało-czerwoni Czarna Sędziszowska. Na drugim miejscu plasowała się drużyna Gród Volley Team, na trzecim KS Buczyna, a czwarte miejsce zajął zespół Szkodna Pany. Drużyny otrzymały nagrody rzeczowe, sprzęt sportowy. Dodatkowo pucharami nagrodzeni zostali najlepsi zawodnicy turnieju. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Antosz zapowiedział, że wkrótce odbędzie się kolejny turniej o Puchar Burmistrza. Myślimy właśnie w marcu zorganizować 18-19 marca turniej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w tenisie stołowym. Puchar ten był realizowany do 2019 roku. Potem z powodu pandemii w 2020 roku był odwołany. Natomiast w tym roku planujemy powrócić i reaktywować ten 21 turniej o Puchar Burmistrza w tenisie stołowym dla amatorów oczywiście. W organizację i przebieg turnieju piłki siatkowej amatorów o Puchar Burmistrza zaangażowali się wspólnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Klub Sportowy Marba Sędziszów Małopolski.